Cześć ludziska, witam was na moim kanale, a jestem Niko. I dzisiaj będziemy budować moją willę. Czy jakby ktoś nie wiedział, to jest pierwszy odcinek z serii Life. I tutaj będzie mój dom postawał, a tutaj moich kolegów. Więc na początku. Teraz wam nie powiem kordy, ale zaraz wam powiem kordy, jak będziemy budować. Czy teraz będziemy budować więcej. Więc tutaj robimy jeden, przerwa dwie, czyli jeden, dwa, trzy, cztery na jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, cztery na sześć, no. Tutaj mamy 20, tu też nie będę wam mówił. Albo nie, tu zrobimy 5 na... Zrobimy tak. Tu będzie 1, 2, 3, 4, 5 na 1, 2, 3. Czyli 5 na 6 chyba. No. I tutaj będzie wejście. No i tutaj będzie ściana. Nie ten kloczek. I teraz. Tu będzie kuchnia. To teraz wam nie powiem, tylko zaraz. Będziemy budować. No i zobaczycie. Więc. Postawię sobie schody. Zrobimy ścianę. Będzie to z takiego koloru. Tak. Tak. O tak. Wyżej. Możecie zauważyć, że to jest wysokie, no to ja wam mówiłem, że to będzie wysokie. Tak. I w ogóle, jeśli wam się film spodobał, dajcie subskrypcję. Czy jesteście nowi subskrypcy właśnie i lajka, będzie mi bardzo miło. I też pamiętajcie na Oskal Poskal. Czekajcie. Oskar Poskal, daj się mu subskrypcję, to jest mój kolega. No i tutaj taki schowek robimy. Wymiary mogą być na wasa, ale... Znaczy takim wymiarem mogą być jak chcecie, ale wy możecie kopiować ode mnie. Podłogę z czego będzie? Z tego. Teraz możecie tu zrobić takie coś. I po prostu, żeby pokazać, że tu jest wejście. I teraz po prostu robimy tutaj tak. Tu bierzemy białe szkło. Białe. Kładziemy tu. No właśnie tak, jak widzicie na filmiku. O, właśnie tak. Powiedzmy, że lekko dusza. O, tak. Teraz tutaj kładziemy. Tak. No. I teraz... Ściana będzie z tego, tutaj, a
A tu będzie pokój. Źle zrobiłem. Ale tu możecie wypełnić takim oto kolorem. Znaczy tutaj już nie. Dotąd. Teraz idziecie. Teraz wam tylko powiem, że tu jest pokój. Tu będzie kolejny pokój. Tu będzie toaleta. Kolejny pokój. Będzie kolejny pokój. 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 Będę wyjść i tam będą dwa pokoje. Czyli dużo pokojów nawet. Czyli tak. Tu się kończy ściana, no to tutaj idzie ścieżka. To jest na górę. Czy troszkę dalej to idzie? No. Kurde. Tak, i teraz tutaj na prosto jest pokój. Możecie sobie zaznaczyć. I tutaj jest kolejny pokój. I tu jest wejście. Czy będzie jedno? Zrobimy tak. No i tutaj już. No i tu mamy dwa pokoje i teraz idziemy. I będzie tutaj wejście. Czy jeszcze za bardzo nie wiem, gdzie będzie pokój, gdzie toaleta. Żeby po prostu was nie zanudzać, po prostu ja wypełnię tutaj wszystko i zobaczymy się wtedy. Więc jest już wykończenie. Widzicie, że tutaj będzie pokój. To będzie pokój. Tu będzie pokój, tu będzie pokój, pokój. Miejsce. No bo już nie wiem za bardzo, gdzie będzie każdy pokój i toaleta. Więc teraz robimy takie 3 na 3. No, coś takiego. Teraz okrążamy tak, że tutaj idzie po podłodze, a tutaj nie. Bierzecie taką, kurde, taką wełnę. Kładziecie tu. Tak na razie będzie wyglądało. Teraz tu jest pokój. Kolejny pokój. Ale tu nie jest pokój do spania, tylko inny. Tu będzie szedł pokój. Czy nie tu, tylko tu. No. Więc jak ja już wypełnię tutaj podłogę całą, bo będę was pewnie zanurzał. Wszystkie pokoje wypełnę tym podłogą, to wtedy zobaczymy się wtedy. Wiecie co? Ja tak stoję sobie tutaj i tak patrzę, czy ta willa nie jest za duża. Mówię, kurde, musiałem tutaj położyć. Przecież wiedziałam, że to będzie takie wielkie. No więc tak mi idzie. Postawiłem niektóre ściany. Na przykład tutaj, czy tutaj dlatego. Że po prostu wiedział, gdzie co jest i jak to ułożyć wszystko. Więc przepraszam was bardzo. No i we mnie nie mam. Jest tutaj. Tram. No i widzimy się zaraz. A tu kombinuję. Więc zrobiłem to już. Zrobiłem całą podłogę. Wszystkie pokoje. Po prostu masakra. To już tu właśnie. To jest masakra, jak to się robiło. Zresztą musiałem tutaj trawy kłaść, bo się okazało, że za mało miejsca na podwórku, więc dajcie za to lajka. Będzie mi bardzo miło. Więc teraz przechodzimy do całego obudowania domu. Tutaj będziecie obudować, bo nie chcę bardzo nudzić, oto tym drewnem. Tutaj cały dom będzie
Nie ze złota, tylko z takiego bloku. Z takiego. I na przykład tutaj będzie całe okrążone białym. Wam tylko pokażę. Tu siędzie okrążone białym. Tu. Po prostu siędzie. Będzie okrążone białym. Tu. Po prostu siędzie. Żeby właśnie zanurzać to. Ja to zrobię, a jak wysoko będzie, to będzie do tutaj. Tak wysoko. Więc widzimy się zaraz. A, i pamiętajcie jedną rzecz. Tutaj zostawcie miejsce. I tu zróbcie tak, bo tu będą rzeczy postawione. Więc idzie, co za. I będę robił po prostu ściany. I tylko wam powiedziałem, tylko chciałem wam powiedzieć, że tutaj będzie pokój zrobiony tak, że całe tutaj miejsce tutaj w ogóle nie kład... w ogóle po prostu połóżcie tutaj do góry i tutaj, o, tak? Nic, to możecie zostawić, tak? I tutaj nic nie kłaście, bo tu będzie podłoga pokoju. No, więc ja przechodzę do robienia ścian. Wreszcie. Nie wreszcie. Zapomniałam tutaj zrobić. No, więc zrobione. I teraz patrzcie to. Jaka ta willa jest. Jaka moja willa. Jest ogromniasta. A nie, dobrze zrobiłem. Tu zostawiłem. Ale zobaczcie sobie, jakie to jest ogromne. I tutaj będzie wejście. I zobaczcie sobie, jakie to jest ogromniaste. Udajmy, że na przykład tutaj cała to ma 20 klocków. Tu odtąd do końca ma pewnie 30. Udajmy, bo nie wiem dokładnie, ale normalnie masakra jest ogromny. Jeszcze dochodzi ogromne podwórko. A, więc tu robimy taką jakby wielką ścianę, pustą ścianę, znaczy taką, o. O tak. I tu będzie po prostu szkło. A to zaraz dodamy. I tu po prostu będzie takie wyjście na dwór. Razem z szklanymi drzwiami. Tu będzie podwórko, ale to zrobimy w kolejnym odcinku. Teraz ja się zacznę za... kurde. Teraz ja się zacznę a robienie pokoju, żeby właśnie zanurzać to. Widzimy się zaraz. Więc. Jest. Już wszystko tu zrobiłem. Już pokoje są porobione. Troszkę ciężko było, ale już jest wszystko. Czy jeszcze tych pokoi tu nie mam, ale na razie nie robię, bo muszę jeszcze zrobić z tym dachem. Jeszcze muszę dach zrobić. I tu zrobiłem podłogę, ale teraz ja poza odcinkiem wykopię to wszystko. A! W kolejnym odcinku zobaczycie, jak dokończymy domek tak z dachem sześciutko i do następnego odcinka. I jeśli jesteście nowi, dajcie subskrypcję. I jeśli wy nie oglądacie, jeśli oglądacie moje filmy i nie dajecie mi subskrypcji, dajcie mi subskrypcję, będzie mi bardzo miło, będzie więcej filmów, codziennie są filmy z Minecrafta i różnych takich rzeczy. I jeśli wam się film spodobał, dajcie lajka i pozdrawiam wszystkich razem z Oskarem i Maxem. Jeśli wy to oglądacie, to właśnie to jest moja willa na początku i do następnego. No i w następnym odcinku skończymy moją willę. Ale ładna jest. Ale ogromniasto.